Siemanko, witajcie w moim centrum dowodzenia światem. Tutaj będą powstawały projekty elektroniczne i dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie o sterowaniu na Pico CNC. Było to moje pierwsze spotkanie z Pico CNC, tak więc trochę miałem tutaj ciężkich zmagań, ale ogólnie opanowałem to mimo drobnych błędów instrukcji do tego Pico. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest Pico CNC, no to jest to ta płytka, również do tego jest specjalne, dedykowane oprogramowanie autorskie, tak więc obie rzeczy trzeba posiadać, żeby można było z tego korzystać. Tutaj mamy wersję Pico CNC sterowaną po Ethernecie, tak więc już nowoczesna technologia, a ja składam właśnie, jak widzicie, szafę sterowniczą. Dużo lutowania, dużo wtyczek, ale trzeba tutaj naprawdę się przyłożyć. Polecam zakładać izolacje termokurczliwe, tak jak widzicie, bo potem ktoś do mnie dzwoni, mówi: no słuchaj, ja to polutowałem, wszystko posprawdzałem i teraz mi nie działa, a wcześniej na stole mi działało. Potem okazuje się, że właśnie gdzieś było jakieś przebicie, nie było tej izolacji termokurczliwej i na przykład ten pin dotyka do obudowy, która również jest metalowa w tych wtyczkach, no i robi się zwarcie i mamy problem. Tak więc no, mimo że to jest dosyć kłopotliwe, bo te kabelki muszą tu być krótkie, no to niestety, ale trzeba się po prostu przyłożyć, poświęcić trochę czasu, żeby to było tak jak trzeba. No, tutaj umieszczam wszystko już w szafie sterowniczej. Jak widzicie, plątanina przewodów. Sam nie wiem, do czego te przewody, po co tyle tych przewodów i jak ja sobie w ogóle poradziłem z tymi wszystkimi przewodami, ale jakoś mi się udało to wszystko podłączyć, bo wszystko działa. Tak więc sam jestem zaskoczony. Niestety szerzej nie opiszę wam tutaj tego sterowania, ponieważ robiłem to dosyć dawno temu. Pamiętam tylko, że zostały tutaj zastosowane do napędu tak zwane serwokrokowce, czyli takie silniki krokowe, które dodatkowo są wyposażone w encoder, czyli jest pewien rodzaj sprzężenia zwrotnego. No i sterownik reaguje, jeżeli silniki zgubią krok. Tak więc jest to bardzo dobre. Ogólnie pod koniec filmu zobaczycie, jak pracują te silniki. No i powiem szczerze, że to jest chyba jedno z lepszych sterowań, jakie składałem. Po prostu bardzo duże prędkości te silniki potrafiły uzyskiwać. No i przy tym miały też bardzo duży moment. Tak więc nie jestem teraz w stanie do końca powiedzieć, czy to jest zasługa samego Pico CNC, czy także tych napędów, które posiadają ten encoder, a może jednego i drugiego. No i w połączeniu z obiema tymi układami, no to przynosi bardzo korzystny efekt, szczególnie jeżeli przyjrzycie się na końcu, jak szybko potrafią poruszać się osie. A to nie jest maksymalna prędkość, ponieważ tam podczas testu nie ma żadnych zderzaków, nie ma żadnych krańcówek założonych, tak więc nie mogliśmy za bardzo poszaleć, bo istniało ryzyko jakiejś kolizji albo że wyjedziemy poza pole pracy maszyny. No tutaj skrzynka coraz ładniej wygląda, te kable zaczynają się układać do porządku. Ale za chwilę zobaczycie, jak to jeszcze wyglądało podczas testów, kiedy miałem to wszystko rozłożone na biurku i po prostu próbowałem to uruchomić, nauczyć się tego sterowania. No i dodatkowo jeszcze musiałem zaprogramować specjalny pilot. Tu właśnie moje centrum dowodzenia. Jakość no taka, jaka widzicie. Słabiutka, ale zobaczycie przynajmniej, jak to pracuje. Tu jeszcze z ciekawości miałem podłączony oscyloskop, bo byłem właśnie ciekaw, jaki kształt mają te sygnały z Pico CNC w porównaniu z LPT. No i faktycznie ten kształt, ten wykres, a bardziej może przebieg prostokątny, jest naprawdę śliczniutki, bez żadnych zakłóceń, bez żadnych dziwnych szpilek. Tak więc na pewno to sterowanie jest warte uwagi. No, sorki, te fotki może tak trochę nie po kolei. Jeżeli ktoś by był zainteresowany takimi serwokrokowcami, no to ja je kupiłem od Marka z forum CNC Info. On ma też swoją stronę,
na Allegro, tak więc można to znaleźć. No i myślę, że śmiało można je polecić, bo mi się bardzo podobało, jak one pracują, ich kultura pracy po prostu. Teraz jeszcze zmaganie z falownikiem i wrzecionem. Jeżeli ktoś kiedyś oglądał mój filmik z naprawy falownika, który w sumie dosyć jest ubogi, no to właśnie tutaj mamy ten falownik. Po prostu podczas testu falownik wybuchł, spłonął. Właściwie no sam z siebie. No taka już natura chińskich zabawek, że czasem coś tam jest nie tak. I właściwie nie wiem jakim cudem, prawdopodobnie miałem więcej szczęścia. I udało mi się naprawić ten falownik. Wymieniłem trochę elementów i falownik ożył, działa. Musiałem też odbudować tam ścieżki, które odparowały pod wpływem jakiejś temperatury. No ale działa, najważniejsze, że działa. No bo jednak taki falownik to jest spory koszt, to jest wrzeciona, jak dobrze pamiętam, 3 kW. Tak więc już kawał wrzeciona, no i też odpowiedni falownik do tego oczywiście. No muszę przyznać, że jeżeli chodzi o Pico CNC, no to bardzo wygodnie się programowało tutaj tą regulację obrotów wrzeciona właśnie za pomocą, no nazwijmy to PWM, czy tego zasilania od 0 do 10 V. Tak więc tu nie było żadnych problemów, żadnych komplikacji, bo kto próbował na innych sterowaniach, no to wie, że tam trzeba jakieś różne częstotliwości wpisywać i tak dalej i czasem wynikają z tego problemy. A tutaj wszystko bardzo fajnie i elegancko pasowało. Tu już sterowanie upchane do szafki, no i próbujemy to uruchamiać już tak bardziej w kupie wszystko. Dodatkowo widzicie, taki specjalny pilot powstał i tu do tego pilota była dosyć spora część przewodów pociągnięta, tak żeby to nam fajnie działało. Tu z tego pilota możemy oczywiście uruchomić program, możemy program spauzować. Będziecie słyszeli też, że mogę regulować obroty wrzeciona. O, teraz właśnie słychać, jak tutaj bawię się potencjometrem i mogę spokojnie, śmiało sobie regulować te obroty. Obok jeszcze mam potencjometr do regulowania posuwu. Tu na czerwono widzicie, zmienia się posuw w procentach, tak więc mogę sobie przykręcić posuw. O, widzicie na silnikach, jaka jest reakcja, wolniej. Jak odkręcę posuw, to oczywiście silniki kręcą się szybciej, no i osie jeżdżą szybciej. Tu chyba jeszcze było może włączanie chłodziwa na tym pilocie. Ja wszystkiego nie pamiętam, to było parę lat temu. Tylko tyle wiem, że taki pilot to nie jest, że tak powiem, standardowe rozwiązanie w tym programie, w tym sterowaniu Pico CNC. Tylko trzeba było sobie, że tak powiem, dopisać odpowiednie funkcje. Tam jest chyba taki specjalny rodzaj kodu, tak coś jak w PLC. Dopisać te funkcje, no i dzięki temu te sterowanie na tej, nazwijmy to, wędce działa. No a tutaj już możecie podziwiać maszynę. Ona tu się wydaje malutka w porównaniu z tym, co tam u mnie w garażu spawałem, ale uwierzcie, to jest nadal ta sama maszyna. Po prostu takie jest wrażenie. Ta płyta, jeszcze którą tutaj widzicie, która jest stołem, ma 50 mm grubości, jak dobrze pamiętam. Tak więc ta maszyna naprawdę jest sporych rozmiarów. Samo to wrzeciono, jeżeli ktoś miał w rękach wrzeciono tak zwanego mokrego Chińczyka, no to wie, że to jest jednak bydlak, a tutaj się wydaje malutkie. No i to już niestety koniec, moi drodzy, tej wspaniałej serii o tej maszynie. Niestety, no nie udokumentowałem tego całego procesu, ponieważ ja tylko byłem malutkim trybikiem w całym tym procesie właśnie
tylko pospawałem ramę i tylko złożyłem sterowanie. Tak więc to, co mogłem, to Wam zaprezentowałem. Jeżeli zaś chodzi o tą moją frezarkę kolumnową, którą być może już niedługo zaczniemy składać, a raczej Wy zobaczycie, jak ja ją składam w najbliższych odcinkach, no to już postaram się pokazać trochę dokładniej omówię, co, dlaczego i jak zrobiłem. Póki co, no to dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie, że to właśnie tylko dzięki Wam może ten kanał się rozwijać. Tak więc subskrybujcie, lajkujcie, piszcie w komentarzach swoje uwagi. I ja już Was pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę. Na razie.